Cześć, jestem Janek. Wiem, co powiecie. Każdy ma imię. Mieszkam w Katowicach, stolicy województwa śląskiego, ale województwo śląskie to nie tylko Katowice. Województwo śląskie to ponad 12 tysięcy kilometrów kwadratowych. Graniczymy z województwem opolskim, łódzkim, świętokrzyskim, małopolskim oraz z Czechami i Słowacją. My to Bielsko-Biała, Bytom, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Kłobuck, Ruda Śląska, Sosnowiec, Tychy, Ujsoły, Zabrze, Żory i wiele, wiele innych miast, miasteczek i wsi, ale pewnie to wiecie. Nasze województwo to również bogata mozaika kulturowa. Ślązacy, górale, zagłębiacy, mieszkańcy ziemi częstochowskiej, ale jest nas dużo więcej, bo ponad 4,5 miliona. Podsumowując, nasza siła tkwi w różnorodności, również pod względem geograficznym. Mamy niziny, wyżyny, góry, jeziora, a nawet rzekę Wisłę, która na naszym obszarze ma swoje źródło. I oczywiście wiele interesujących miejsc. Zamki, które wciąż przyciągają rzesze turystów, Będzin, Toszek, Pszczyna, Pławniowice, Żywiec, słynną Jasną Górę, kopalnie, które dziś są też super muzeami, Guido, Sztolnie Czarnego Pstrąga, zabytkową kopalnię srebra w Tarnowskich Górach, imponujący spodek w Katowicach. Czym by tu jeszcze powiedzieć? Czy wiedzieliście, że mamy tu pomnik Bolka i Lolka? Każdy ich kocha. Jest jeszcze słynna fabryka zapałek w Częstochowie. Wenecja, nasza własna Cieszyńska. Łuk Twardowskiego. Tak, tego Twardowskiego. I skocznia w Wiśle, na której trenował Adam Małysz, zaraz po tym jak zjadł bułkę z bananem. Rozgadałem się. Pewnie chcecie wiedzieć coś o mnie. Co ja tu właściwie robię? W sumie to nic nadzwyczajnego, jestem taki jak wy. Chodzę do szkoły, nie lubię wstawać rano, preferuję dania włoskie, ale polską kuchnią mojej babci też nie pogardzę. W wolnych chwilach jeżdżę na desce i zdzieram kolana, ale to nie historia o moich potknięciach, ale o wzlotach. Tak, to od deski wszystko się zaczęło. Dostałem ją od wujka na 16 urodziny. Mama zawsze powtarza, że to człowiek starej daty, który nawet nie przypuszcza, że młody człowiek woli godzinami siedzieć przed komputerem i grać w gry niż wyjść na zewnątrz. Podziękowałem za nietrafiony, jak mi się wtedy wydawało prezent, przecież jestem dobrze wychowany. Postawiłem deskę w rogu pokoju, niech sobie stoi, to nie jej wina, że wujek nie jest na czasie. Stała tam dobre kilka miesięcy, zbierała kurz na kółkach, ale nie taki los był jej pisany. I kto by pomyślał, że za kilka tygodni ja i deska staliśmy się nierozłączni. Wyobraźcie sobie dzień jak codzień. Wracam ze szkoły, rodziców nie ma, więc nikt mnie nie zmusza do sprzątania i do odrabiania lekcji. Odpalam swoją ulubioną grę, gram, gdy niespodziewanie komputer gaśnie bez uprzedzenia. Kable? W porządku. Próbuję włączyć? Nic, nie działa. Error. Dopiero sąsiad mnie informuje, że jakiś problem z prądem mamy. Czekam. Godzina, dwie, ile można. Wreszcie z nudów przepraszam się z deską i zabieram ją na miasto. Szybko łapiemy wspólny rytm i nie uwierzycie, zacząłem robić to codziennie. Zero komputera, zero gier, zero siedzenia w internecie. Po kilku tygodniach żadna sztuczka nie była mi obca. Tylko miejsca brakowało, bo sąsiedzi wciąż mnie przeganiali spod bloku. I wtedy, eureka, doznałem olśnienia. Plakat na drzewie, coś o inicjatywie i budżecie. Czytam i chyba wtedy się zdecydowałem. Nie będę biernym obywatelem, wybieram działanie. Do domu wróciłem tak wcześnie, że rodzice zaczęli się martwić o moje zdrowie. Kilka stuknięć w klawiaturę, www i jestem. Znalazłem wielki napis na stronie internetowej gminy o budżecie obywatelskim, inaczej partycypacyjnym. Kliknąłem, przycisk przekierował mnie do specjalnego formularza. No co wy, nic w tym trudnego. Czytanie ze zrozumieniem, czyli to, na co moja psorka z polskiego kładzie taki nacisk. Wreszcie lata nauki się przydały. Pogadałem z kumplami z klasy i kumpelami też. Napisałem o moim hobby, o tym, że skatepark to możliwość aktywności fizycznej i szansa na oderwanie osób w moim wieku od komputera i spotkanie w realnym świecie. Rodzice pomogli mi zrobić wstępną wycenę pomysłu, klik i wysłałem. A że strona urzędu była całkiem ciekawa, przy okazji dowiedziałem się trochę o strukturze administracyjnej naszego pięknego kraju. Między innymi, że od 1 stycznia 1999 roku obowiązuje trójszczeblowa struktura samorządu terytorialnego. Obecnie mamy samorząd gminny, powiatowy oraz wojewódzki. Brzmi bardzo mądrze, prawda? Najbardziej zainteresował mnie samorząd wojewódzki. A co? I pomyślałem, że jak już dopnę temat skateparku, to pomyślę nad fotelem marszałka województwa. Zawsze byłem lubiany. Wiem, nie jest to takie proste. Ale teraz cisza, skupcie się. Przekażę wam odrobinę cennej wiedzy. Jak pewnie wiecie, województwem rządzi samorząd wojewódzki, który składa się z sejmiku, zarządu i marszałka. Sejmik wojewódzki to organ uchwałodawczo-kontrolny. Tworzą go radni, których wybieramy my w wyborach samorządowych na 4-letnią kadencję.
W naszym województwie jest ich 45, ale liczba zależy od liczby mieszkańców. Czym zajmuje się Sejmik Wojewódzki? Sejmik odpowiada za akty prawa miejscowego. Trochę jaśniej, co? Jestem taki mądry, bo mi to Zośka wczoraj wyłożyła, moja dziewczyna. Piękna i mądra. Ale to temat na grunt prywatny, więc nie teraz. Akty prawa miejscowego to statut województwa, zasady gospodarowania jego własnością i ogólna strategia rozwoju województwa. Sejmik uchwala też budżet województwa. Sejmik wybiera i odwołuje zarząd. W jego skład wchodzi 5 osób. Przewodniczący, czyli marszałek województwa oraz wiceprzewodniczący, czyli wicemarszałkowie i pozostali członkowie. Zarząd to organ wykonawczy. Wykonuje zadania. Marszałek województwa reprezentuje województwo na zewnątrz i kieruje bieżącymi sprawami tak, aby wszystko toczyło się dobrze i sprawiedliwie. Co ja bym zrobił bez Zośki? Przyznacie, że mądra ta moja dziewczyna, ale uwaga chłopaki. Zajęta i zamierzam się z nią ożenić, więc to poważna sprawa. Następnego dnia w szkole okazało się, że mój pomysł ma duże poparcie kolegów, koleżanek, a nawet dyrektora szkoły. Nagle ja, zwykły chłopak z sąsiedztwa, staje się inicjatorem czegoś wielkiego. Fajne uczucie. Musicie spróbować. Z pomocą znajomych szybko udało mi się zebrać podpisy pod projektem. Nawet sąsiadka z prawej strony, której chyba stuwa strzeliła w tym roku, złożyła podpis. Teraz oczekiwanie. A ja nie lubię czekać, ale budżet obywatelski to poważna sprawa, więc trzeba każdy złożony wniosek zweryfikować i dokładnie przeanalizować. Później poszło jak z płatka. Projekt wyszedł na światło dzienne i został upubliczniony. Od teraz każdy zainteresowany mógł się z nim zapoznać, ale nie spocząłem na laurach. Razem z Zośką, koleżankami, kolegami i dyrektorem szkoły urządziliśmy pokaz umiejętności na desce. Taka niekonwencjonalna promocja projektu. Przyszło dużo ludzi. Mówiliśmy o pomyśle, odpowiadaliśmy na pytania. Oczywiście parę rzeczy należało jeszcze uzgodnić z urzędem, więc dyrektor wybrał się tam osobiście, ale ostatecznie projekt poddano głosowaniu. Wstyd się przyznać, ale denerwowałem się jak przed tablicą w pierwszej klasie podstawówki. Wynik? Taki, że dziś jeździmy po nowoczesnym skateparku i możemy spokojnie rozwijać swoje umiejętności. A później to już sami wiecie. Sława, wywiady, pozycja. Myślimy też, żeby zebrać 10 osób i założyć stowarzyszenie, a potem starać się o kasę na międzyszkolny turniej deskarzy. Z małych grantów, tym razem z Urzędu Marszałkowskiego. A, bo prawie bym zapomniał. Na otwarcie skateparku przybył, nie uwierzycie, sam marszałek województwa, który jak się okazało też jest fanem deski. Przeciął razem ze mną wstęgę i podał mi rękę, gratulując pomysłu i samozaparcia. Oczywiście powiedziałem, że to zasługa wszystkich, ale tak to prawda, to ja byłem liderem pomysłu. Nie, tego mu nie powiedziałem. Ale jestem pewny, że ściskając moją dłoń wyczuł, że ma do czynienia z silnym konkurentem. Ale dziś plan zostania marszałkiem odkładam na bok. Idę na deskę. A jutro zakładamy z ekipą stowarzyszenie. Marzenia trzeba realizować. Najlepiej razem. Teraz już nawet wiemy jak.